w Wodzisławiu Śląskim, Piast Gliwice ŁKS 0-0. Choć tych okazji nie brakowało, nieuznana bramka z powodu spalonego Marcina Mięciela, ale potem okazja czysta bramkowa Mięciela, okazja Bykowskiego, natomiast po stronie Piasta kilka rzutów rożnych, strzał głową, między innymi Matrasa, między innymi Majką nogą blisko słupka Bogusława wyparły jeszcze ŁKS-iacy. Zobaczmy, strzał i bramka! Ależ ciosy ze strony zespołu lidera tabeli. Fantastycznie się ta pierwsza część meczu kończy dla drużyny ŁKS-u. No i to jest to. Premiuje się decyzję o strzale. Bramka Bartosza Romańczuka decyduje o tym, że Piast Gliwice traci bramkę, klasyczną bramkę do szatni. Radosław Trochimiuk zaprasza piłkarzy obu drużyn do szatni. No i jak teraz będą żałować na pewno piłkarze Piasta Gliwice tej ostatniej akcji. Romańczuk, piłkarz urodzony w Wolecku, zawodnik, który ma w swojej biografii m.in. VfL Wolfsburg, Jagiellonia Białystok i trzy kluby greckie, trafia do bramki Szmatuły, dając prowadzenie ŁKS-owi. Można oczywiście dyskutować, czy to jest prowadzenie zasłużone, ale skoro zaczęła się ta pierwsza część spotkania od bramki Mięciela nieuznanej, to kończy się już golem uznanym Romańczuka. Wobec tej osłabionej defensywy Piasta przy zejściu Lewczuka, wejściu Iwana, stwarzać takie właśnie sytuacje. Jeżeli zdobędą bramkę numer 2, będą na prostej drodze do zwycięstwa. Smektała, będzie gol na 0-2, tak jest! I to jest fatalna interwencja Szmatuły, przepraszam, nie Smektały, oczywiście Jakub Szmatuła. No i kończy się, proszę Państwa, po 5 miesiącach seria Marcina Mięciela. ŁKS jest na prostej drodze do zwycięstwa w meczu z Piastem Gliwice. Trzeba przede wszystkim strzelać, grając na takim boisku. Szmatuła niby wszystko zrobił tak, jak trzeba, bo odbił piłkę do boku. No i w zasadzie można powiedzieć, jest to błąd nie tyle jego, co jednak kolegów asekurujących. Zejście Lewczuka okazało się być dużym problemem, bo niezorganizowani w defensywie piłkarze z Gliwic pozwalają na to, by Mięciel, on w takiej sytuacji pomylić się po prostu nie mógł. Mamy więc...